Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący identyfikacji przeszkód dla ruchu lotniczego. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego mogą posłużyć do wsparcia analiz lokalizacji przeszkód lotniczych. Ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku stanowi, iż przeszkody lotnicze to obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych. Obiekty, które będą rozpatrywane w ćwiczeniu i które mogą stanowić przeszkody lotnicze, to obiekty o wysokości co najmniej 50 metrów powyżej powierzchni terenu lub wody. Do identyfikacji przeszkód lotniczych za pomocą oprogramowania GIS wykorzystuje się znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu ZNMPT. Model ten jest wynikiem różnicy numerycznego modelu pokrycia terenu oraz numerycznego modelu terenu. Udostępniane numeryczne modele pokrycia terenu najczęściej nie zawierają obiektów z warstwy pierwszej, unclassified, gdzie mogą znajdować się np. anteny i maszty, których wysokość przekracza 50 metrów. W związku z tym za materiał źródłowy należy uważać chmurę punktów LIDAR. Ćwiczenie zostanie wykonane w programie ArcMap firmy Esri oraz w programie LP360 firmy QCoherent. W programie zostały przygotowane dane, takie jak ortofotomapa w formacie TIFF o rozdzielczości 10 cm, sklasyfikowana chmura punktów ALS w formacie 1.2 oraz plik z obszarem analizy, czyli przeszkody obszar analizy. W pierwszym kroku wygeneruję znormalizowany numeryczny model terenu. Najpierw muszę wygenerować składowe, czyli numeryczny model terenu oraz numeryczny model pokrycia terenu. W tym celu wykorzystam funkcję Export LiDAR Data. Najpierw wygeneruję numeryczny model terenu, a więc typ eksportu powierzchnia. Wybieram filtr, wygaszę wszystkie warstwy poza gruntem. Wygaszam wszystko, a zaznaczam jedynie klasę grunt. Klikam OK. Jako wielkość komórki ustawiam 1 metr. Generowana będzie powierzchnia. Przechodzę do następnego kroku. Model będzie generowany dla całości danych LIDAR. Przechodzę do następnego kroku. Jako miejsce eksportu zaznaczę folder robocze. Jako nazwę wpisuję NMT, podkreślenie przeszkody. Zapisuję. Po kliknięciu Finish zostanie wyeksportowany model. Generowanie modelu zostało zakończone, a plik został automatycznie dodany do programu. Wybieram OK. Kolejną rzeczą, jaką wykonam, będzie wygenerowanie numerycznego modelu pokrycia terenu. Więc wybieram ponownie Export LiDAR Data. Znów generuję powierzchnię, tylko że jako filtr wybiorę wszystkie punkty poza low pointami, czyli szumami. OK. Przechodzę do następnego kroku. Również obszar analiz jest dla całości danych LIDAR, więc przechodzę do następnego kroku, wskazuję ścieżkę, zmieniam nazwę na NMPT, podkreślenie przeszkody. Zapisuję plik, po naciśnięciu Finish zostanie rozpoczęty eksport. Model został wygenerowany i automatycznie dodany do programu. Mogę nacisnąć OK. I kolejnym etapem, który należy wykonać, to wykonanie różnic tych modeli. Skorzystam z Arc Toolbox, 3D Analyst Tools i funkcja minus znajduje się w Raster Match. Wybieram funkcję minus i wskazuję numeryczny model pokrycia terenu. Od niego odejmę następnie numeryczny model terenu, a więc w drugiej komórce
numeryczny model terenu, miejsce zapisu, folder robocze i wpisuję nazwę ZNMPT. Zapisuję, po kliknięciu OK. ZNMPT zostanie wygenerowany oraz dodany do okna ArcMap. Model został dodany, wygaszę NMPT oraz NMT. W kolejnym kroku zostanie wydzielona grupa przeszkód lotniczych dla tego miejsca, czyli dla centrum miasta stołecznego Warszawa. Do ich wyznaczenia niezbędne będzie wykonanie reklasyfikacji ZNMPT, tak aby pozostały jedynie piksele o wartości wysokości równej lub większej niż 50 metrów. W tym celu skorzystam z narzędzia Raster Calculator, więc wybieram Arc Toolbox, następnie zakładka Special Analysis Tools, Map Algebra i Raster Calculator. Zdefiniuję następnie polecenie, które nada pikselom o atrybucie mniejszym niż 50 metrów wartość 0, więc pustą wartość. Wybieram set 0. Najpierw definiuję, którym wartością zostanie przypisana pusta wartość, a więc ZNMPT mniejsze niż 50 metrów. W przeciwnym wypadku pozostawię wysokość ZNMPT. Wybiorę ścieżkę zapisu do folderu robocze i wpiszę ZNMPT podkreślenie 50. Zapisuję, po naciśnięciu OK zostanie wygenerowana nowa warstwa. Wygaszę ZNMPT. Widoczny jest teraz raster z pikselami, których wartość to minimum 50 metrów. Wstępną weryfikację przeszkód wykonam, wyświetlając w oknie ArcMap cyfrową ortofotomapę oraz utworzone ZNMPT z wyselekcjonowanymi obiektami. Więc wygaszę chmurę punktów. Zmienię również kolorystykę dla wyselekcjonowanych wartości. Wskażę na kolorystykę. Wyświetli się ustawianie koloru. Wybiorę kolorystykę od czerwonego do zielonego. Zmienię kolorystykę, aby czerwone wartości były dla najwyższych budynków. Klikam OK. Przybliżę się do jednego obiektu. Należy pamiętać, że na cyfrowej ortofotomapie lotniczej prawidłową lokalizację mają obiekty o wysokości opisywanej przez numeryczny model terenu, a więc sama powierzchnia terenu oraz płaskie obiekty, które są na niej położone. Obrazy obiektów wystających, takich jak budynki, roślinność, wiadukty, mosty, są przesunięte zgodnie z rzutem środkowym zdjęcia źródłowego. Produktem pozbawionych tej wady jest prawdziwa ortofotomapa cyfrowa, która jest rzutem ortogonalnym wszystkich obiektów zarejestrowanych na zdjęciu. Ze względu na przesunięcia obiektów wysokich na cyfrowej ortofotomapie nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja przeszkód lotniczych. W kolejnych krokach do ich poprawnej identyfikacji zostanie wykorzystana chmura punktów ALS. W pierwszym kroku wykonam automatyczną wektoryzację wykrytych przeszkód, a więc w celu takiej wektoryzacji skorzystam z funkcji Raster Calculator z Arc Toolbox i wybieram tą funkcję. Znów korzystam z funkcji set 0 i tym razem dla ZNMPT dla wysokości mniejszych niż 50 znów przypiszę set 0, ale dla pozostałych wartości przypiszę 1. Wybiorę miejsce zapisu, ZNMPT, nazwa, podkreślenie, maska, .tif. Zapisuję i po kliknięciu OK zostanie wygenerowana i dodana nowa warstwa. Korzystając z funkcji Raster to Polygon wykonam wektoryzację tego obszaru. Korzystam z Arc Toolbox, Conversion Tools i następnie From Raster, Raster to Polygon. Wybieram raster źródłowy, ZNMPT maska i zapisuję jako ZNMPT podkreślenie 50 podkreślenie obrys. Zapisuję, wyłączam upraszczanie poligonów. Po wciśnięciu OK zostanie dodana nowa warstwa wektorowa. Aby do warstwy wektorowej dodać statystykę, taką jak wysokość potencjalnych przeszkód, skorzystam z funkcji zapisu statystyk do tabeli. Wybieram w Arc Toolbox, Special Analysis Tools, następnie Zonal Statistic as Table. Jako raster wejściowy wybieram ZNMPT 50 obrys.
będę identyfikować miejsca po ID, a jako raster z wysokościami wybiorę ZNMPT podkreślenie 50. Wskażę miejsce zapisu, znów folder robocze, ZNMPT podkreślenie 50, podkreślenie obrysy, podkreślenie wysokość. Zapiszę i jako statystykę wybiorę maksimum. Będzie to wysokość maksymalna. OK. W Table of Contents pojawi się nowy plik, tabela atrybutów. Należy teraz przyłączyć ten plik do warstwy wektorowej. Wykorzystam funkcję join. Wybieram prawym klawiszem myszy warstwę join and relates join. Wybieram identyfikator obiektów ID. W tabeli atrybutów jest to również to samo ID. Po naciśnięciu OK, yes, zostaną te wartości dodane do tabeli atrybutów. Wyświetlę ją teraz prawym klawiszem myszy Open Attribute Table. Zostały dodane między innymi wartości maksymalnej wysokości. Mogę je posortować w różny sposób, od najniższej, od najwyższej. Przeanalizuję teraz wybrane przeszkody na chmurze punktów ALS. Wygaszę ortofotomapy, ustawię kolorystykę jako przezroczysty, jako obrys, więc bez wypełnienia, no color, grubość linii 2, kolor na przykład niebieski, OK. Wygaszę jeszcze pozostałe warstwy, żeby nie przeszkadzały. Przeszkody, obszar analizy może pozostać. I na przykład przybliżę się do tego najwyższego miejsca. Klikam dwukrotnie, oddalę się troszkę i następnie za pomocą paska narzędziowego LP360 Viewer Integration wykonam przekrój, więc wskazuję prawym klawiszem myszy na górze i wywołam pasek LP360 Viewer Integration, draw a profile line i narysuję przekrój wzdłuż tego obiektu. Na dole został wyświetlony przekrój, zamknę tabelę atrybutów, a powiększę okno przekroju. Oddalę się klikając lewym klawiszem myszy i ruszając myszą. Jest to bardzo wysoki budynek. Za pomocą funkcji measure zmierzę wysokość tego obiektu, a więc wybieram miejsce u podstawy oraz miejsce, gdzie wydaje mi się, że jest to najwyższy punkt. 123 metry, otworzę tabelę atrybutów. Również było to około 123 metrów. W ćwiczeniu zaprezentowałam Państwu przykłady sposobów wykonania analizy pod kątem występowania przeszkód lotniczych o wysokości minimum 50 metrów nad terenem. Opierając się o wyniki modelu różnicowego, wygenerowałam warstwę wektorową z obrysami potencjalnych przeszkód lotniczych, następnie każdej przeszkodzie przypisałam atrybut wysokości. Ostatnim etapem była wizualna ocena obiektów uznanych za przeszkody lotnicze. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.